Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w imieniu firmy Polish Consulting Company oraz serwisu decyzje.it.pl na webinarium zatytułowanym Rozliczenie produkcji w przedsiębiorstwach w branży spożywczej. Prezentację poprowadzi Pan Jacek Jakubik, konsultant biznesowy firmy PCC oraz w części pytań będzie jeszcze uczestniczył z nami Pan Wiceprezes firmy PCC Piotr Michalak. Dodam jeszcze tylko, że pytania proszę kierować, wpisując je w okno czatu bez polskich znaków. Na nie będzie czas po prezentacji Pana Jacka i prosiłabym o wyłączenie mikrofonu z Państwa komputera. To w zasadzie z mojej strony wszystko. Oddaję głos prelegentom. Dziękuję bardzo. Witam Państwa, Jacek Jakubik. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Piotr Michalak. Przystępujemy do prezentacji zgodnie z tytułem. A już na tym slajdzie Państwo widzą dwie nazwy, od których chciałbym zacząć, to znaczy wyjaśnić, co oznacza na tym slajdzie INFOR, co oznacza PCC. INFOR jest jednym z największych w świecie, trzecim pod względem wielkości dostawcą aplikacji dla przedsiębiorstw. Oferuje rozwiązania w różnych branżach, dla różnych branż, w tym dla branży spożywczej. I jednym z jego kluczowych rozwiązań jest system INFOR M3, dawniej MUBEX, który obecnie jest w Polsce 1992 roku. I to jest system, którym zajmujemy się my, to znaczy firma PCC, która jest partnerem firmy INFOR. I zgodnie z tym, co powiedziałem, naszą główną domeną, główną dziedziną działalności jest sprzedaż, wdrażanie systemu M3, opieka nad klientami itd. Nasz zespół konsultantów zajmuje się tym tematem od wielu lat, w zasadzie od 20. Większość naszych konsultantów ma staż przekraczający 15 lat i w sumie na koncie około 300 projektów wdrożeniowych, a w Polsce klienci, którzy korzystają z systemu INFOR M3 oraz naszych usług, to jest chyba około 60. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ oczywiście tematem głównym będzie rozliczenie produkcji, natomiast od razu powiem, że będzie to ilustrowane przeze mnie przykładami zastosowania systemu INFOR M3, czyli zastosowania systemu zintegrowanego. Nie wyobrażamy sobie tego, aby można było skutecznie rozliczać i w pełni rozliczać produkcję w systemie, który nie jest głęboko zintegrowany. Dlatego na początek kilka słów o tym, czym jest INFOR M3, jaki jest jego zakres działania. INFOR M3 obsługuje wszystkie podstawowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie w branży spożywczej, poczynając od klientów i zarządzania popytem, rejestracji zamówień, sprzedaży, planowaniem produkcji i zaopatrzenia na podstawie informacji o popycie, rejestracji zamówień sprzedaży, wysyłanie tych zamówień do dostawców i następnie w drugą stronę obsługa przepływu materiałowego od obsługi przyjęć, które są realizowane zgodnie z zamówieniami zaopatrzeniowymi. Następnie realizacja produkcji, realizacja wysyłek do klientów, ewentualnie dystrybucji do innych magazynów. Wszystko to jest również zintegrowane z narzędziami zarządzania zapasem i generalnie zarządzaniem łańcuchem dostaw, jak również z oprogramowaniem do utrzymania ruchu. Wszystkie działania w sferze logistycznej i produkcyjnej są głęboko zintegrowane również z modułami zarządzania finansami. Ponadto dysponujemy narzędziami typu Business Intelligence oraz narzędziami do prowadzenia biznesu elektronicznego, zarówno poprzez wymianę komunikatów EDI, dostarczamy również narzędzia typu e-commerce, czyli kontakty, zarządzanie kontaktami z klientami lub z dostawcami za pośrednictwem internetu. Tyle tytułem
wstępu. A teraz przejdziemy do zasadniczej części naszego webinarium, czyli do kwestii związanej z rozliczaniem produkcji w przedsiębiorstwach branży spożywczej. Wiemy skądinąd, że jest to temat często trudny. Przedsiębiorstwa spotykają się z wyzwaniami w tej dziedzinie, często spowodowanymi tym, iż obecne na rynku systemy zarządzania przedsiębiorstwem powstawały głównie z myślą o produkcji, tak zwanej produkcji dyskretnej, produkcji mechanicznej, czy tam, gdzie się poszczególne produkty czy składniki, elementy produkcji liczy w sztukach. Branża spożywcza ma, produkcja branży spożywczej ma swoją specyfikę, którą chciałbym dzisiaj też omówić od strony rozliczania produkcji, rozliczania kosztów. A więc będziemy mówić o recepturach, tak zwanych klasycznych recepturach czy zwykłych recepturach oraz recepturach odwróconych oraz modelami kosztowymi stowarzyszonymi z recepturami. Następnie o ewidencji kosztów produkcji z uwzględnieniem ilości zużytych surowców, generalnie składników procesu produkcyjnego, to nie tylko są surowce, ale i opakowania i produkty, zużycia czasu pracowników i urządzeń, ewidencji braków i odpadów, także produktów ubocznych i poproduktów. Za chwilę będę mówił, wyjaśniał, co to znaczy. Następnie rozliczenie kosztów i analiza względów danych normatywnych oraz rozliczenie ilościowe produkcji, bo rozliczenie kosztowe jest rozliczeniem wartościowym, natomiast w branży spożywczej często interesują nas takie kwestie typu, jaką mamy wydajność procesu lub jakie mamy ubytki w procesie. Czasami się również używa terminu uzysk, czyli ile uzyskujemy na wyjściu z procesu w stosunku do tego, co do tego procesu weszło. To są receptury, zwane czasami również strukturami produkcyjnymi. Jest to przepis na to, jak wytworzyć produkt. Czyli tak jak na tym slajdzie widać, mamy produkt główny, który jest efektem procesu produkcyjnego. Aby wytworzyć ten proces, trzeba wykonać pewną sekwencję operacji produkcyjnej. Jak również w tym naszym przykładzie pobrać, zużyć w tym procesie dwa rodzaje surowców. W branży spożywczej często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy taka prosta receptura, taka prosta struktura produktu jest niewystarczająca. Mianowicie bywa, że mamy do czynienia również z dodatkowymi wyjściami z procesu, czyli uzyskujemy coś, co nazywamy produktami ubocznymi lub poproduktami. Ja za chwilę do nich wrócę, wyjaśnię, jaka jest różnica pomiędzy. Ponadto w definicjach receptur często chcemy się posługiwać pewnymi wielkościami, które nie są charakterystyczne dla branży spożywczej, niekoniecznie występują w produkcji dyskretnej, w produkcji mechanicznej. Czyli na przykład chcemy definiować receptury podając wielkość partii i wydajność procesu, czyli na przykład jaki procent uzysku mamy mieć na wyjściu. Chcemy rejestrować braki i odpady, no to w sam raz większość przedsiębiorstw produkcyjnych ma z tym do czynienia. Receptury procentowe są bardzo charakterystyczne dla branży spożywczej. Kontrola jakości wewnątrz procesu produkcyjnego, czyli kontrola jakości w ramach operacji technologicznych. Alternatywne technologie, czyli operacje i alternatywne składniki pobierane do produkcji. Atrybuty produktów i materiałów, o tym powiem później, także nie będę w tej chwili wyjaśniał więcej, jak również uwzględnienie stężenia substancji. Na przykład w recepturze jest potrzebna pewna substancja aktywna, która występuje w różnych stężeniach, więc chodzi o to, żeby taką odpowiednią kalkulację i kompensatę system automatycznie przeliczył. Wróćmy do produktów ubocznych i koproduktów. Produktem ubocznym nazywamy pewien efekt procesu, który nie jest przez nas szczególnie pożądany, czy też oczekiwany, no ale taka jest specyfika technologii. I taki produkt uboczny, powiedzmy, że ma pewną wartość. Na przykład można go odsprzedać po pewnej cenie, albo można nim zastąpić surowiec, który normalnie kupujemy. W związku z tym ta wartość jest, tę wartość traktujemy jako koszt takiego produktu ubocznego i odejmujemy go od kosztu pełnego procesu.
Czyli o tę wartość podejmuje się, zmniejsza się koszt procesu. Innymi słowy, koszt produktu głównego jest wtedy mniejszy. Koprodukty mają trochę inną charakterystykę, jeśli chodzi o podejście kosztowe, mianowicie są to produkty przez nas pożądane, użyteczne, które mają oczywiście swoją również cenę rynkową. Natomiast one mogą powstawać w różnych, na różnych etapach procesu. W związku z tym koszt koproduktu jest obliczany stosownie do tego, na jakim etapie procesu powstaje i tylko ta część kosztu procesu jest przydzielana do, dokładnie mówiąc, część tego fragmentu procesu jest przydzielana do kosztu koproduktu. Czyli im wcześniej koprodukt w ramach procesu technologicznego powstaje, tym mam mniejszy koszt. Popatrzmy, jak to, jak wygląda taka definicja receptury zwykłej w systemie InfoRent 3. Więc receptura zwykła jest identyfikowana przez produkt, który jest efektem, produkt główny, który jest efektem tej receptury. Czyli to jest nasz produkt główny. Następnie mamy pewną liczbę składników receptury. To są składniki typu materiały i surowce, opakowania, ale również półprodukty. Czyli w tym przypadku ten składnik Y32051 jest półproduktem. Czyli on też powstaje w procesie produkcyjnym i on też ma swoją recepturę. I istnieje receptura dla półproduktu o tym numerze, właśnie z takim wtedy w nagłówku stałby Y32051. Ponadto, i oczywiście w ramach definicji składników mamy podstawa informacja, to jest ilość, którą jednostkowo zużywamy, to znaczy na jednostkę produktu, ile zużywamy danego składnika. Ponadto w definicji receptury mamy definicję operacji technologicznych, które z kolei specyfikują czas wykonania. W tym przypadku mamy operację pakowania i pakowania, która realizuje, i tempo produkcji to jest 200 jednostek produktu w ciągu 60 lat. 200 jednostek na tym. Zajrzyjmy może teraz, popatrzmy trochę dokładniej na niektóre tylko parametry składnika receptury. Ja wybrałem tylko niektóre, bo nie chciałem tutaj zaśmiecać ekranu pewną liczbą danych, które z naszego punktu widzenia w tym momencie nie są może istotne. Natomiast zaznaczyłem te, które są ewidentnie istotne z punktu widzenia kalkulacji kosztów produktu. Czyli ilość, ile danego, w tym przypadku półproduktu danego składnika wchodzi na jednostkę produktu głównego oraz normatywny procent odpadu. On też podwyższa koszt. Z magazynu trzeba pobrać więcej składnika i w rzeczywistości wchodzi do receptury. Jeśli chodzi o definicję operacji technologicznej, no to kluczowe dane to jest stanowisko robocze, na którym wykonujemy operację. Do stanowiska przypisane są składniki kosztowe, czyli w jaki sposób wyceniamy poszczególne czasy operacji, na przykład czas pracowników lub czas maszyn. Czyli podajemy również to, co już wcześniej Państwu pokazywałem, jakby tempo produkcji, czyli ile czasu zajmuje w tym przypadku wyprodukowanie 200 jednostek produktu gotowego, te 60. Ile trwa czas ustawienia maszyny? Jaka jest planowana liczba maszyn, liczba pracowników ustawiaczy, czyli pracowników, którzy robią przezbrojenie? I planowana liczba pracowników produkcyjnych. Wszystkie te elementy są istotne z punktu widzenia kalkulacji kosztów, ponieważ są to, jest to zużycie, zaangażowanie zasobów, które obciążone są kosztami. Te składniki definiujemy z dokładnością do stanowiska roboczego. Następnie definiujemy tak zwany model kalkulacji kosztów produktu. Takich modeli może być wiele. Ja Państwu przedstawiam jeden z możliwych. Ten model jest oparty na recepturze. I w ramach definicji modelu mówimy, jakiego typu składniki kosztowe nas interesują. W tym naszym przykładzie one są podzielone na 4 kategorie. Te składniki typu A to są składniki związane z kosztem materiałowym, dokładnie z kosztem zużywanych w procesie produkcji składników. I podzieliliśmy go na 3 kategorie.
Według materiały główne, to mogą być na przykład surowce podstawowe, inne materiały oraz opakowanie. W ten sposób rozdzielać można później również koszty przy księgowaniu na kontach księgowych, przy księgowaniu kosztów zleceń produkcyjnych. Takie księgowanie zresztą, czy też dekretacja transakcji księgowych powinna się wykonać. Następna grupa składników kosztowych to są składniki typu B i D. Są to składniki z kolei związane z czasem operacji. W naszym przypadku jest to czas maszynowy, czas pracy pracowników i podwykonawstwo, które jak Państwo wiedzą nie występuje do tego konkretnego produktu, ale podwykonawstwo też jest traktowane jako specyficzny rodzaj stanowiska roboczego, wtedy kiedy przekazujemy część operacji technologicznych na rynku. I mamy pierwszą sumę częściową, czyli razem materiały. Tutaj mamy sumę kolejną, która określa łączną kwotę bezpośrednich kosztów jednostkowych. Następnie mamy koszty równie zależne, też typu B, czyli też zależne od czasów, ale są to już nie czasy jednostkowe, tylko czasy ustawienia, czyli one są związane z partiami produkowanymi. One są przeliczane na czasy jednostkowe w zależności od wielkości partii, ponieważ czas ustawienia jest stały, natomiast im większą partię produkujemy, tym mniejszy będzie jego udział w koszcie jednostkowych produktów. I mamy kolejną sumę częściową, która obejmuje te trzy kategorie powyższe. I jeszcze dodaliśmy kolejny składnik kosztowy, który jest narzutem procentowym na te materiały główne. I ostateczna kwota 121,64 to jest nasz koszt ewidencyjny, czy też możemy nazwać kosztem normatywnym. Zazwyczaj tak się ustawia parametry systemu, żeby według tego kosztu były wyceniane transakcje magazynowe, czyli w tym przypadku transakcje przyjęcia do magazynu produktu wyprodukowanego zgodnie z taką receptą. Oprócz receptur, które nazwałem zwykłymi, są tak zwane receptury odwrócone. I czym są receptury odwrócone? Są bardzo charakterystyczne dla przedsiębiorstw branży spożywczej, a przynajmniej niektórych sektorów, takich jak na przykład przetwórstwo mięsa czy przetwórstwo mleka. Dlaczego się go nazywane są odwróconymi? A mianowicie dlatego, że w przeciwieństwie do typowych receptur, gdzie mamy na wejściu zazwyczaj wiele składników i na wyjściu zazwyczaj jeden produkt główny, tutaj jest trochę odwrotnie. Znaczy zazwyczaj na wejściu mamy jeden główny surowiec, a na wyjściu wiele różnych produktów. W jaki sposób definiuje się receptury odwrócone w systemie informatycznym? Jeśli chodzi o składniki i operacje, bardzo podobnie jak w recepturach zwykłych, mianowicie tutaj zużywamy jedną sztukę puszki, załóżmy, że jest to proces odbioru czaka, czyli zużywamy jedną sztukę puszki i realizujemy później operację rozbioru czaka. Natomiast co jest charakterystyczne dla receptury odwróconej? Otóż przypisujemy tę recepturę nie do produktu głównego, bo nie ma jednego produktu głównego, tylko do specyficznego produktu, który nazywamy procesem produkcji. Czyli nie jest to fizyczny produkt, jest to taki wirtualny produkt, przy pomocy którego definiujemy zarówno receptury, jak również później uruchamiamy na właśnie taki proces uruchamiamy zlecenia produkcji. I dla takiego procesu ze strukturą odwróconą definiujemy również produkty nazywane w systemie 3 produktami końcowymi, czyli produkty procesu. W naszym przypadku są to łódka, filety, skrzydełka i podrowy. Podajemy ilości, jakie jednostkowo one wychodzą z tego procesu, powinny wychodzić takie formaty, jak również jakim procentem kosztu procesu powinny być te produkty opatrzone. Czyli mamy za sobą etap, w którym mamy podefiniowane receptury, mamy zdefiniowany model kosztowy i możemy skalkulować koszty normatywne, koszty ewidencyjne, koszty standardowe, różnych tutaj terminów się używa, dla poszczególnych produktów, zarówno tych, które są realizowane według receptur zwykłych, jak i tych, które są realizowane według receptur odwróconych. Następny etap to już jest realizacja produkcji.
Produkcję zazwyczaj realizuje się w ramach tak zwanych zleceń. Czyli realizuje się partie produkcyjne, które patruje się tak zwanym numerem zlecenia. Owszem, istnieje również inna możliwość, tak zwana produkcja bezzleceniowa, ale dzisiaj Państwu będę mówił, ilustrował to przykładami zleceń produkcyjnych. I zlecenie produkcyjne jest podstawowym obiektem rozliczania kosztów. Nie jest tylko podstawowym obiektem realizacji procesu produkcyjnego, a również podstawowym obiektem rozliczania kosztów. W jaki sposób te koszty są najpierw zbierane, czy też rozliczane, ewidencjonowane? Otóż w ramach tak zwanego raportowania zlecenia, czy w ramach realizacji zlecenia produkcyjnego, rejestrujemy ilości zużytych materiałów, półproduktów, surowców, czy ogólnie rzecz biorąc składników recepturowych. I to jest rejestrowane jako normalne pobrania z magazynu, to znaczy nie ma osobnej operacji ewidencji kosztów na zlecenie. Jest ewidencja pobrań składników procesu z magazynu. W tym momencie generowana jest oczywiście też transakcja magazynowa zmniejszająca stan danego składnika w magazynie. W przypadku czasów operacji rejestrujemy czas pracy ludzi urządzeń oraz ewentualną ilość braków, która wpływa zarówno na koszty, jak i na przyjęcie do magazynu. To się odbywa w ramach operacji zleceń produkcyjnych i to z kolei z punktu widzenia monitorowania zleceń produkcyjnych również mówi o etapie zaawansowania zlecenia produkcyjnego, ponieważ zlecenie produkcyjne może być raportowane niekoniecznie raz na zakończenie, ale może być raportowane na przykład raz na zmianę, raz na godzinę, w takim tempie, jaki jest dla Państwa wygodny, tak żeby mieć bieżący obraz sytuacji produkcyjnej. I następnie rejestrujemy wszystko to, co w wyniku zlecenia produkcyjnego powstaje, czyli wytworzone produkty, koprodukty i produkty uboczne. I z tym wiążą się też automatycznie generowane transakcje przyjęcia ich do magazynu, czyli zwiększających stan magazynu. I to jest przykład takiego zlecenia produkcyjnego. Zlecenie produkcyjne powstaje poprzez skopiowanie receptur. Czyli są identyczne składniki i operacje, jakie Państwo widzieli. Są trochę inne liczby tutaj się pojawiły, ponieważ w tym przypadku mamy nie ilości i czasy jednostkowe, tylko ilości i czasy przeliczone na wielkość zlecenia produkcyjnego. W naszym przypadku wynosi 100 palet. To jest proces pakowania, czyli produkujemy już wyroby gotowe. Natomiast ilości przeliczane są również z uwzględnieniem normatywnych odpadów w tym przypadku. Czyli są większe niż wtedy tych odpadów nie było. Jeśli istnieje taka potrzeba, to tę recepturę zlecenia produkcyjnego można zmodyfikować w stosunku do receptury standardowej, ale wtedy też należy oczekiwać odchylenia kosztowego w stosunku do normatywnych kosztów produktu. To jest jeden z ekranów, jedna z funkcji, z której można raportować to wszystko, o czym wcześniej mówiłem, czyli raportowanie przyjęć wyrobów do magazynu. Ta funkcja, to jest wygodna funkcja, często do stosowania jest tak zwany harmonogram stanowiska roboczego. Widzimy na nim kolejkę operacji do wykonania na danym stanowisku. Jeśli jest to ostatnia operacja w zleceniu, to możemy oczywiście również korzystać z tego ekranu, żeby raportować przyjęcia produktów do magazynu. A ponadto zawsze jest to okazja do zaraportowania czasów operacji, raportowania wydań składników, tych, które są zużywane w tej operacji i raportowania ewentualnych produktów ubocznych lub poproduktów, czyli przyjęć do magazynu. Może jeszcze wróćmy do tego slajdu. Jeśli raportujemy operacje oraz wydania, to w ramach tego system automatycznie obciąża kosztami, w tym przypadku kosztami materiałowymi, kosztami procesu, tymi kosztami operacyjnymi, zlecenie produkcyjne. Jest to również księgowane. Ściśle biorąc, to jest księgowane jako produkcja w toku, stowarzyszona z tym zleceniem produkcyjnym. Raportowanie przyjęć produktów z kolei powoduje, oczywiście
zaksięgowanie zwiększonej wartości magazynu produktów, ale z drugiej strony zmniejszanie produkcji w toku zgodnie ze standardową recepturą, tą, którą wcześniej oglądaliśmy, nie recepturą odlecenia produkcyjnego, tylko tą recepturą normatywną. Jeżeli po zakończeniu zlecenia, zaznaczamy, że zlecenie zakończone, jakaś produkcja w toku na tym zleceniu zostaje, to jest odchylenie od kosztów normatywnych. I takie odchylenie jest księgowane oraz ewidencjonowane z bardzo dużą szczegółowością, co za chwilę chciałbym Wam słuchać. Czyli załóżmy, że mamy już zrealizowane zlecenia produkcyjne, zakończone zlecenia, zostały policzone koszty tych zleceń, zostały policzone odchylenia. I teraz chcielibyśmy dokonać analizy kosztów, odchyleń, analizy tego, co się działo w przedsiębiorstwie w danym okresie. Mamy do tego funkcję, która po pierwsze pozwala na określenie okresu, który będziemy analizować, i w naszym przypadku jest to marzec 2014 roku. Możemy sobie zdefiniować tak zwane klucze salda. W tym przypadku klucz salda 101 mówi tyle. Chcemy analizować nasze koszty w układzie zakład, stanowiska, zakład produkcyjny, stanowiska robocze w tym zakładzie, numery produktów, które przeszły przez to stanowisko robocze, i wreszcie numery zamówień, zleceń produkcyjnych stowarzyszone z tym produktem, czyli w ramach których te produkty powstały. Ponadto też definiujemy, co chcemy widzieć na ekranie, jakie kolumny, jakie wielkości. No, w tym przypadku szablon kolumny 0,12 został zdefiniowany w ten sposób, że są to rzeczywiste, standardowe, normatywne koszty, ich odchylenie wartościowe oraz procent odchylenia, wszystko analizowane w okresie, w naszym przypadku w okresie marzec 2014. Oczywiście to można inaczej zdefiniować, to mogą być koszty odchylenia narastająco, może być porównanie między okresami. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób szablon kolumny. Na razie widzimy, że w marcu 2014 roku w zakładzie A01 łączny koszt rzeczywisty realizacji zleceń produkcyjnych to było 480 tysięcy, koszt standardowy to 16 tysięcy, odchylenie jest ujemne, to oznacza, że jest odchylenie korzystne. Może nie jest to często obserwowana sytuacja, ale się zdarza, oraz procent odchylenia. Możemy teraz drążyć temat, czyli klikając na zakład A01 dostaniemy rozwinięcie na stanowiska robocze, które w tym zakładzie są zdefiniowane, i podobny układ wielkości, kosztu rzeczywistego, standardowego, odchylenie wartościowe, odchylenie procentowe, ale już zaagregowane w tym przypadku na stanowisko w zakładzie. Załóżmy, że interesuje nas stanowisko Y0100, czyli to stanowisko pakowania, z którym mieliśmy do czynienia, na którym mamy pewną kwotę odchyleń niekorzystnych, to znaczy koszt rzeczywisty, łączny koszt rzeczywisty na tym stanowisku przekracza standard. Możemy następnie zobaczyć w ramach tego stanowiska, jakie były realizowane, jakie produkty były produkowane. Będzie nas interesował ten produkt, ponieważ przynajmniej wartościowo jest największe odchylenie, poza tym znamy już ten produkt z poprzednich slajdów. Następnie drążąc temat, dostajemy zlecenia produkcyjne, które przez to stanowisko przeszły, zlecenia produkcyjne, w ramach których był produkowany ten produkt, znowu po tej kosztu rzeczywistego standardowego odchylenia. Zainteresowaliśmy się zleceniem o końcówce 158, bo tu jest duża wartość odchylenia. W związku z tym następny etap to przejście do kalkulacji kosztów tego zlecenia. Proszę zwrócić uwagę, że jest to kalkulacja kosztów zlecenia została wykonana dokładnie według tego samego modelu kosztowego, który widzieliśmy w przypadku receptury. To znaczy, jest to ekran, na którym możemy porównać to, jakie były rzeczywiste koszty realizacji zlecenia, z
tymi standardowymi, czyli takimi, jakie wynikają ze zdefiniowanej wcześniej receptury, oczywiście w dokładnie tym samym układzie, czyli z dokładnością tych samych składników kosztowych. Załóżmy, że interesuje nas składnik A01 kosztowy, czyli materiały główne. Mamy tutaj pewną wielkość odchyleń, ewentualnie mogą być jeszcze wartość braku, gdyby jakiekolwiek braki były zareportowane w tym czasie. Czyli są to odchylenia od kosztów materiałowych. W związku z tym, jeśli klikniemy na tamtą pozycję, to przejdziemy do wszystkich składników materiałowych tego, wszystkich składników typu A01 tego zlecenia. I jeszcze dalej idąc, możemy się dowiedzieć, z czego wynikało odchylenie. Już w tym przypadku widać, że ilość zużytego materiału była większa niż wynikało ze standardu, czyli z odchylenia wartościowego. Teraz przeszliśmy na odchylenie ilościowe. W przedsiębiorstwach branży spożywczej często interesuje nas nie tylko odchylenie rozumiane wartościowo, to znaczy jaki był koszt procesu, jaki był wynik procesu, ale również rozliczenie ilościowe. To znaczy chcielibyśmy wiedzieć na przykład, jaki był ubytek w procesie, czyli o ile mniej kilogramów, czyli uzyskaliśmy na wyjściu z procesu w stosunku do tego, co do tego procesu weszło. Może być to rozliczenie nie tylko takiej ilości podstawowej, ale również innych wielkości ilościowych zawieszonych surowcami produktami. Te dodatkowe parametry surowców i produktów nazywamy atrybutami i chcę parę słów na ten temat powiedzieć. Otóż w systemie InfoM3 z każdym surowcem, półproduktem, wyrobem gotowym możemy stowarzyszyć tak zwany model atrybutów. To są atrybuty. W przypadku przedsiębiorstw branży spożywczej bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kupujemy na rynku na przykład płody rolne, o których się mówi, że są niestandaryzowane, to znaczy, których pewne cechy charakterystyczne zależą, zmieniają się od partii do partii. Natomiast ze względów zarówno technologicznych, jak i kosztowych, jak i wyceny takiej dostawy, chcielibyśmy znać te parametry. Te parametry nazywamy atrybutami. I one oczywiście dla różnych rodzajów produktów czy surowców mogą być inne. Na przykład dla mięsa możemy być zainteresowani atrybutami typu jakość, procent tłuszczu czy data uboju. To są atrybuty i to jest model atrybutu, który moglibyśmy stosować dla mięsa. Dla mleka będzie nas interesował procent tłuszczu, procent białka, jakość, czystość mikrobiologiczna, dla sera jeszcze inny zestaw atrybutów. Czyli każdy produkt, grupa produktów czy surowców może korzystać z innego modelu atrybutów. Chciałbym Państwu pokazać zastosowanie atrybutów na przykładzie przetwórstwa mleka, czyli zdefiniowałem model atrybutu dla produktów mlecznych, ale i surowca, jakim jest mleko. Jest to prosty model, na który się składają dwa atrybuty: białko i tłuszcz. To znaczy, przy pomocy tych atrybutów będziemy przenosili informacje typu danej partii mleka lub produktu mlecznego, partii o takiej i takiej ilości, o takiej wielkości. Procent białka wynosi tyle i tyle, procent tłuszczu wynosi tyle. I rozpatrzmy przykład procesu normalizacji mleka. Jest to proces o recepturze odwróconej. Czyli ten numer produktu, jak Państwo już może pamiętają, to jest taki fikcyjny, to nie jest rzeczywisty produkt, to jest to produkt, który identyfikuje proces normalizacji. W ramach tego procesu zużywane jest mleko surowe. Mleko też jest opatrzone tym modelem atrybutów, czyli będziemy zainteresowani procentem białka i tłuszczu w partiach z kupowanego mleka. I następnie mamy sekwencję trzech operacji technologicznych: pasteryzacja, normalizacja i chłodzenie. Natomiast wynikiem procesu są dwa produkty: mleko znormalizowane,
2,6% tłuszczu oraz świetla. Po zaraportowaniu zlecenia normalizacji mleka, czyli w szczególności po zaraportowaniu zużycia mleka i po zaraportowaniu przyjęć do magazynu produktów, znaczy śmietany i mleka znormalizowanego, możemy analizować transakcje magazynowe stowarzyszone ze zleceniami produkcyjnymi. Tutaj mamy przykład transakcji magazynowych. Jak wcześniej wspomniałem, że one są automatycznie generowane w momencie wydania, w tym przypadku surowca na zlecenie, jak i rejestracji przyjęcia do magazynu produktów danego zlecenia. Czyli mamy tutaj dwie grupy takich transakcji, zarówno po stronie wydań, jak i po stronie przyjęć, czyli to jest wydanie mleka w ilości 2000 litrów, dlatego to jest NIP, to jest mniejsza stan magazynowy, jest to wydanie z magazynu. I mamy przyjęcie do magazynu 400 litrów śmietany i niespełna 1600 litrów mleka zaawansowanego. Wszystko w ramach jednego zlecenia z końcówką 194. Analogiczna grupa transakcji jest dla zlecenia z końcówką 197. Dla każdej transakcji oprócz ilości jednostki miary mamy informacje pochodzące z atrybutów, z modelu atrybutów, czyli jest procent białka dla tej partii mleka, mamy obliczoną ilość białka, czy przemnożenie ilości procentu. Mamy procent tłuszczu, który pochodzi też z atrybutu. Mamy przeliczoną ilość tłuszczu, inne dane, magazyn, lokalizację w magazynie, jaki to jest status zapasu, czy to jest po kontroli jakości, czyli zatwierdzony sprzed, jaki to jest typ transakcji. W tym przypadku jest to wydanie materiału na zlecenie produkcyjne. W przypadku śmietany i mleka znormalizowanego jest to przyjęcie produktu na zlecenie produktu. Dalej mamy numery part, datę, czas, nie zmieściły się pozostałe dane na ekranie, jest jeszcze dużo więcej. Proszę zwrócić uwagę, że w obu przypadkach mleko pobierane jest z tej samej partii, o końcówce 22, dlatego wartości atrybutów procent białka i procent tłuszczu w obu przypadkach są te same, ponieważ to jest charakterystyka partii mleka. Czyli te cechy atrybuty są istotne dla każdej partii. Już w przypadku produktów końcowych, typu śmietana i mleko, mamy do czynienia już z czterema różnymi partiami. Każda z nich ma trochę inne parametry, typu procent białka. Z takich danych możemy bardzo łatwo zrobić na przykład raport w Excelu. To jest najprostszy przykład wykorzystania tych danych, jest eksport Excela. Do Excela, dokładnie mówiąc, pewnego szablonu Excelowego, który automatycznie te dane przeliczy, wyliczy w szczególności uzysk ilości białka i tłuszczu w procesie. To znaczy ten raport pokazuje uzysk, czyli stosunek tego, co było na wyjściu, w tym przypadku ilościowo, w stosunku do tego, co było na wejściu, stosunek wyrażony w procentach. Można oczywiście to zamienić na ubytek, czyli obliczać różnicę pomiędzy 100 i tym procentem uzysku. I to jest ten taki uzysk ilościowy, jest bardzo często potrzebny do analizy wydajności procesu w wielu przedsiębiorstwach branży spożywczej. W pewnych sytuacjach interesujący jest również uzysk czy straty, ubytki w procesie dla takich parametrów jak procent białka czy procent tłuszczu. W obrotarstwie dokonuje się takich analiz i dokonuje się bilansów tłuszczowo-białkowych, tak żeby orientować się, czy gdzieś w procesie nie mamy nadmiernych ubytków, czy gdzieś nas proces technologiczny nie zawodzi. Oczywiście tego typu analizy można też robić w sposób dużo bardziej wyrafinowanych narzędzi niż Excel. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy, czy też Informa w swoim portfolio, różnorodne narzędzia analityczne z
dziedziny Business Intelligence, ale to jest zupełnie osobny temat. Także dzisiaj chciałbym zakończyć na takim prostym raporcie analizy wydajności procesów, czy analizy można to przekształcić łatwo na analizę ubytku w procesie, tak. Kończąc. Chciałbym, bo można się spytać właśnie, o co nam to rozliczanie kosztów. Znaczy Państwo prawdopodobnie dokładnie wiedzą o co, ale chciałbym zwrócić uwagę również na to, że to nie jest tylko zajęcie dla kontrolingu czy księgowości, ale również możliwość porównywania kosztów planowanych z rzeczywistymi, czy analiza odchyleń. Zużycie normatywne w porównaniu z rzeczywistym. Czy też badanie wydajności procesu, jeśli robi się to na bieżąco w systemie internetowym, czy można to robić na bieżąco, to wtedy pozwala to nam na codzienną optymalizację i korektę działań produkcyjnych, czyli na bieżąco monitorowanie tego, co się dzieje w środowisku produkcyjnym, to szczególnie w branży spożywczej jest istotne, gdyż mamy do czynienia z bardzo dynamicznie zmieniającymi się parametrami, szczególnie po stronie surowców, a czasami warunków technologicznych, jak w ramach których pracujemy. To tyle z mojej strony. Jeszcze wyświetlę swoje dane kontaktowe. Bardzo proszę o kontakt, jeśli Państwo będą zainteresowani dalszymi szczegółami dotyczącymi tego tematu. I oddaję Pani głos, Pani. Tak jest. Szanowni Państwo, dodam jeszcze tylko to, co powiedziałam na początku, że prosimy pytania kierować w okno czatu bez polskich znaków. Teraz jest czas na to, żeby wykorzystać obu panów na odpowiedzi bieżące. Na sam, znaczy w przyszłym tygodniu zostanie do Państwa również wysłana prezentacja po tym webinarium w formie podziękowania za udział. To jeszcze tylko tak dodam kwestie organizacyjne, a my w tej chwili czekamy na pytania. Szanowni Państwo, jeżeli w takim razie nie ma więcej pytań, to gdyby się one pojawiły w przyszłości po prezentacji, po nagraniu, po obejrzeniu nagrania nawet, zachęcam do kontaktu z firmą PCC. Mamy w zasadzie teraz na monitorze dane kontaktowe do Pana Jacka. Zbliżamy się do końca webinarium. Ja jeszcze raz dziękuję firmie Polish Consulting Company obu panom za udział w ciekawym webinarium, a Państwa zachęcam do udziału w następnych. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.